Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś kontynuujemy nasze przygody w Dragon Ball Z Kakarot, a dokładnie DLC Nowa Podróż Goku. I moi drodzy, odstrzeliłem niezłą gafę, ponieważ poza odcinkiem stwierdziłem, że skoro mamy tak wysoki poziom misji pobocznych, no to wypadałoby potrenować. Zacząłem odpalać randomowe walki z robotami, ale to przynosiło mało punktów. Więc zacząłem myśleć o innych rozwiązaniach, więc udałem się do poligonu. I moi drodzy, co się okazuje? Po odpaleniu takiego poligonu po prostu powtarzamy wszystkie walki, które były na 28. Światowym Turnieju Sztuk Walki, plus te dodatkowe z Pan i Gotenem, czyli to, co przeszliśmy normalnie w fabule, można było powtórzyć i nagrodą jest za to woda święcona w różnych formach. I przechodząc od początku, mamy na początku Pan, potem mamy Gotena, potem mamy tą walkę z Buu, która była na samym początku DLC, tą w powietrzu, gdzie biliśmy się na tej planecie bogów, gdzie Gohan złamał miecz. I na końcu mieliśmy oczywiście walkę z Ubem, gdzie były najlepsze nagrody. No i moi drodzy, spędziłem tutaj troszeczkę czasu, a troszeczkę jest tutaj słowem ironicznym, bo naprawdę musiałem się namęczyć. I na moim bohaterze, jak widać na załączonym obrazku, udało mi się wbić 175 poziom. Ale zapytacie się, gdzie jest ta gafa, o której mówiłem? Ano, mianowicie taka jest gafa, że potem jak już wbiłem ten magiczny level, moim celem w ogóle był 200, ale już naprawdę byłem zmęczony w kółko powtarzaniem tej samej bijatyki. Zobaczyłem, że w momencie, kiedy udamy się do opowieści misji pobocznych, to są to misje poboczne zablokowane, ponieważ są dostępne dopiero po ukończeniu sagi dwóch Saiyan. Rozumiecie, co ja zrobiłem, nie? Jaką kaszanę odwaliłem. Więc tak, jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Skoro wbiłem już ten 175 level, dziś udamy się do miejsc upamiętniających. Tak, chyba tak zrobimy. No to skoro wszystko ustalone, to najpierw udamy się do miejsca, w którym przez przypadek udało mi się znaleźć jedną z naszych tutaj znajdziek, miejsc upamiętnienia, i znajduje się ono przy Capsule Corporation. Jest gdzieś tu, bo ja to widziałem. O tak, mamy. Oj, proszę bardzo, mamy od razu z bitwą. Wspaniale, rekomendowany poziom 128. Co? ここでブルマの父ちゃんに宇宙船作ってもらってナメック星に行ったんだよな。お、 będzie jazda na Namek. ナメック星か。あそこについてホラが初めて戦ったわ。 Coś czuję, że to będzie prosta walka, biorąc pod uwagę nasz aktualny poziom. No ale cóż. トクセン隊とか言ってたっけな。へへ。変ってこのやつらだ。 Walka z całym oddziałem Ginyu? あの Ginyu ってやつは かなり強くて俺はびっくりしたぞ. No dobra, zobaczmy zatem. Mamy przeniesionego naszego bohatera. A, ale to nie poleciliśmy na Namek. Poszli po najmniejszej linii oporu. Nie podoba mi się to. O, z całą czwórką? No dobra. No spoko. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w zwykłej formie, proszę mnie zostawić. Dobra. Przemieniamy się w dwójeczkę. Spaduwa. Najpierw załatwimy ich kapitana. Dobra, ja widzę. Ho, 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 ho. Oj, chyba dzisiaj szybko pójdzie z tymi misyjkami. Coś mi się wydaje. Dobra. Powiem wam, że na niskim poziomie nie wiem, czy dałbym tak łatwo radę. Bombardują mnie tu jakimiś kulkami. Dobra, jeden leży. Kto tam ma najmniej? Ty masz najmniej, chodź tu. O, się rozkręcił. Który ma mniej? Ty czy ty?
Wszystko jedno. Ja chcę korzystać z pełni mocy. Chyba nie mam takiej potrzeby. Łe, 15 punktów, 6, 3, 2 i zgasł mi Super Saiyanin. No rzucaj tą kulką, bo ja czasu nie mam. Dobra. Dobra. Dobra, no to co, zobaczmy na co stać naszego Saiyanina. Pełnia mocy, moi drodzy, jedziemy. Czy warto było odbywać trening? No Jezu, ale on jest irytujący, no. No nie, zejdzie mi ten cały pasek, nie? No i nie ma super wykończenia, no co za kasztan. No dobra, ale spoko. Zrobiliśmy troszeczkę, o i proszę, nowy poziom nawet wpadł, czyli gdzieś tam byliśmy na pograniczu. Całkiem przyjemnie. Jak widzicie, kul u nas niedostatek, bo wszystko wydałem. Udało ci się odblokować wspomnienie. Wyzdrowiwszy po walce z Vegetą, Son Goku poleciał statkiem kosmicznym zaprojektowanym przez doktora Briefa na planetę Namek, by znaleźć Son Gohana i resztę. Son Goku przybywa na planetę Namek i zostaje Son Gohana i swoich przyjaciół w trakcie desperackiej walki ze specjalnym oddziałem Ginyu. Tak to przeczytajmy. Chociaż ich ratuje, zostaje poważnie ranny w wyniku ataku z użyciem nieoczekiwanych mocy Mlekora. Niech będzie tak. Gdy dzięki zastosowaniu maszyny medycznej Son Goku zdrowiał szybciej, Son Gohan połączył siły z Dendim i razem z powodzeniem przyzwali Porungę. No to było. Piccolo zostaje przywrócony do życia, a smocze kule odzyskują moc. Jednak Porunga znika, gdy odchodzi najstarszy. Następnie, po tym jak jego marzenia zostały zmiażdżone, rozwścieczony Freezer staje przed Son Gohanem i resztą. Nie ustępują jednak oni nawet w obliczu przytłaczającej mocy ostatecznej formy Freezy. W końcu, odzyskawszy siły, Son Goku przybywa na miejsce i konfrontuje się ze złym Imperatorem Freezem. Suja, Freeza to hajimete tatakattan mo. Namekusei datta na. Antoki no aitsu wa yabei kurai tsuyokatta. Super Saiyajin ni nareta kara nantoka katetan dakendo. Moshi sou ja nakatta ra hora shindeta kamoshinne. Aitsu wa tashika ni wari yatsu da. Demo aitsu ga inakatta ra hora koko made tsuyoku narete nei kamoshinne na. No dobra, mamy to zrobione. Weźmy sobie mapę. Tu jeszcze coś jest? Nie, nie mamy. A nie, no jest, Metropolis. Bo się tutaj błyszczy. Czyli tu jest jeszcze jedna znajdźka gdzieś? Czyżby to było tu? Ale proszę, jak pięknie nam dali. Kolejne wspomnienie. Rekomendowany poziom 133, zobaczmy. Tak było. Potwierdzam. Został przycięty mieczem jednej i drugi. Super Saiyajin dosi de tatakan wa hajimete datta na. O nie, to będzie pojedynek z Trunksem. O, cie panie. Ale mam nadzieję, że to będzie tylko on, a nie Freeza i jego ojciec. Nie, no dobra, jest jeden na jeden, to jest pozytyw. Powinno być zatem w miarę łatwo. Dobra. Ue. Oj chłopie, bo mnie drażnisz. No bez jaj, no nie dałem się trafić, no.
Nie lubię tej formy trójki, bo ona szybko traci energię. O, tego się nie spodziewałem. Oj, 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 oj. Jezu, co on za szał wpadł. Nie jest łatwo. Łe. Myślałem, że jak... Nie. O Jezu, co to była za kula? Daj mi spokój. Dobra. Znowu to zrobił. Dobra, koniec balu. Trunks. Poczuj moc Super Saiyanina trójki. No nie, no bez jaj. No nie, no to jest irytujące, no. Chłop po prostu wpada, wychodzi ze wszystkich stunów. Rzuca jakimiś kulkami. Padnie? Nie. No to co? Kończymy ten balet. Nie trafiło go? Masz taką Genidamę. No spoko, w takim tempie mi się podoba, jak robimy te zadanka. O, bardzo dużo czerwonych kul nam wpadło, to super, bo ich miałem największy deficyt. Trzy koła prawie, całkiem zacnie. Udało ci się odblokować wspomnienie i znowu będę musiał kalecznie czytać. Minął rok, odkąd Son Goku pokonał Frizę na planecie Namek, jednak nadal nie wrócił. Pewnego dnia ogromny statek kosmiczny błyskawicznie znalazł się na Ziemi. Wyłonił się z niego Freezer, który został cyborgiem i jego ojciec Król Cold. Freezer atakuje Ziemię, by wyrównać rachunki z Son Goku, ale na jego drodze staje tajemniczy młodzieniec. Chłopak zamienił się w Super Saiyanina i z łatwością pokonał Frizę oraz Króla Kolda. Doktor Żygago. Znaczy oni mogli napisać Doktor Gero. A zobaczmy w ogóle, czy jak ja podejdę do tej córki Wegety, czy mi się odpali ten quest. Okej, okay, na razie to widzę, że zwykła pogadanka. A, dostaliśmy medykamenty, czyli tu nie ma questu u niej na razie, bo jak wyjdziemy w opowieść, to ten quest tutaj wisi, moi drodzy, widzicie? O, jest. No, dobra, słuchajcie, czyli tak, teraz wchodzimy w mapę świata, dzisiaj zrobimy wszystko, co jest do zrobienia. I jeszcze tutaj coś jest, jeszcze wspomnienie jakieś. Dobra, chyba trzeba będzie tą Wiedźmę Jagę wykombinować. Bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie mogły być trzecie. A w sumie poczekajcie. Nie. Zbijemy się w powietrze. Użyjemy shifta. O, tu coś jest. Co to jest? To jest medal D pewnie. Ulepszony detektor, czyli coś do ulepszania naszych emblematów, ale jak wiecie, zapewne ja emblematy mam zrobione. Tutaj są na pewno medale D. Tak mi się wydaje. No, jeszcze jeden, też go zbierzemy, bo jak go nie znajdziemy, to ja nie będę tu szukał za wszelką cenę, po prostu polecimy do Jagi. O właśnie, mieliśmy zacząć. Czy ja nie mam Zeni? Mam zero Zeni? Jak to jest możliwe? Czy jednak będę szukał? Oj, niedobrze. Dlaczego ja nie mam Zeni? Będzie trzeba coś opędzlować w sklepie pewnie. Jakieś niepotrzebne itemy. Pewnie jedzenie jakieś. O, tam coś jeszcze jest. Dobra, co tu mamy? Tu coś było. A, tu też mamy medal. O matko, ja pamiętam, że w podstawce to się TT zbierało.
No bo nie chcę oszukiwać, żebym sobie na internecie gdzieś to znalazł, bo to wtedy gra traci sens. Nigdy tak nie robię. A z kolei też nie chcę was trzymać, bo nie wiem ile mi zejdzie się z szukaniem tego ręcznie, skoro nie mamy Zeni. Wydałem wszystkie badziągi jakie miałem i to co do złotóweczki. Dobra. No dobra, drodzy widzowie, to zróbmy tak. Ja poszukam, jak znajdę to się widzimy. Dobra? Żeby was nie trzymać tutaj. Coś czuję, że to pewnie chodzi o to miejsce odrodzenia Komórczaka, ale ja nie pamiętam gdzie to było. No dobra, to widzimy się za moment. No i po chwili poszukiwań udało mi się odnaleźć to miejsce upamiętnienia, które znajdowało się tuż na obrzeżach mapy, a w sumie tego miasta całego i jest tutaj, więc zobaczmy czy mamy tutaj walkę. Nie, tutaj mamy upamiętnienie miejsca, w którym Piccolo i Son Goku zostali wysłani na naukę i robienie prawej jazdy. Tak. Zawsze chciałem mieć samochód z Chi-Chi właśnie. Son Goku nie był w stanie zrozumieć wyzwań życia w górach i je lekceważył, a Chi-Chi miała tego serdecznie dość i wpadła w szał. Chi-Chi nalegała, żeby Son Goku zabrał ją samochodem na zakupy, niestety Goku nie miał prawa jazdy. Chi-Chi przekonuje Son Goku, że zdobycie prawa jazdy będzie dla niego dobrym treningiem. Son Goku werbuje nieszczęsnego Piccolo i w sumie bardziej chyba prawidłowo by było nieszczęśliwego Piccolo i razem udają się do szkoły jazdy, bo pamiętam, że Piccolo był bardzo niezadowolony z tego pomysłu. No dobrze, moi drodzy, to co? Wchodzimy do mapy świata. Zostały nam raz, dwie lokacje, trzy, razem z domem Son Goku, czyli tu jeszcze coś jest. No dobra, polećmy najpierw do domu Son Goku. Zobaczymy, co tam będzie, bo pamiętajcie, że jeszcze jak mieliśmy ten samouczek, to gra nam powiedziała, że za zebranie wszystkiego będzie jeszcze coś do zrobienia, więc jestem bardzo ciekawy, co to będzie i nie wiem, czy się zmieścimy ze wszystkim, biorąc pod uwagę, że ten odcineczek już trochę trwa, a trzy spoty minimum mamy do sprawdzenia. Dobra, gdzie to było? O, tu jest. A, bo to było to zwykłe. Dobra, odbierzemy to sobie teraz. Ja zobaczę, co to jest. No tak, bo przecież my to kupiliśmy za Zeni. Teraz sobie przypomniałem, bo nie chciał mi się po to specjalnie lecieć. No dobra, ale skoro już tu jesteśmy, to to zbierzemy. To gdzieś będzie tu na dole. Tu? Mamy. Zbadaj. Sam początek naszej przygody. Son Goku i Chi-Chi mają syna, któremu dali na imię Son Gohan. Cała trójka mieszka spokojnie wśród pięknych górskich szczytów. Son Goku chciał trenować chłopca, jednak Chi-Chi na to nie pozwalała, więc Son Gohan spędzał całe dnie ucząc się z książek. Son Gohan nie rwał się tak do ćwiczeń jak jego ojciec, marzył za to, że kiedyś zostanie uczonym. Wyrósł na sympatycznego i łagodnego chłopca. Oj, tak było, potem Piccolo go wziął w obroty. Dobra, moi drodzy, jeszcze wciśniemy sobie Z-kę i zobaczymy. I to wszystko jest tutaj w tym jednym spocie. Weźmy sobie miasto. Zobaczymy, co w tym mieście jest. I ile mamy tych kart. Bo tu będą dwie lokacje pewnie. Miejsc upamiętnienia. Oddalimy sobie mapę. Jedno mamy tu i jedno mamy tu. No dobra, słuchajcie, znajdźmy coś tutaj jeszcze. Ja wam pokażę, jak wygląda proces poszukiwań na biedaka. O, tu mamy na przykład, widzicie, od razu na wejście. Pyk. I czy tu będzie walka? Tak, rekomendowany poziom 138. Zrobimy to sobie. Tutaj po raz pierwszy napotkałem androidę, okej. Okay. Dwóch przeciwników! Ura, biołki no sede. Antoki,
fajne te wspomnienia, bo tak jest taki flashback lekki. A, no tak, to jest, uwaga, doktor Żygago. O Jezu, i on wsysał energię, ja pamiętam. Nie można go było pić w pewnych sekwencjach. Energii, o, zasysaczo. Nie zasysaj mojej energii. Nie bij mnie. Precz z łapami, dobra. Zdenerwowali mnie. Dawaj, 136, no bez żartów. Energio, zasysaczo. Łe, biją mnie. Mamo. Nie. Co za kasztan. Już pamiętam tą irytującą walkę. Energio. Dobra, mam już dosyć. Koniec, ja wam dam energio. Ono tu. Nie. No nienawidzę. Przełam mu gardę, błagam. Dawaj, dawaj. No nie, no. Łe, nie widzę. Biją mnie przeokrutnie. Dobra. A, ja pamiętam, i to chodziło o to, że ja mogę go bić tylko melasami. Nie! O, teraz z niego to zniknęło. Łe. Ale on jest irytujący. Łe! Prawie mi ki zniknęło całkowicie. Dobra. Energio! Ale chłop jest irytujący. Powiem wam, że te walki, kurczę, jakbym ja nie wyekspi, to by był naprawdę trudny. Trudna historia by to była. No, kulki. Jezu. Ale irytujący typ. Dobra, wpadły nam, widzę tutaj punkciki, jest zacnie. Jest znośnie. Dał ci odblokować wspomnienie. Wojownicy zebrali się w miejscu, w którym przewidywane było przybycie androidów, ale nie było po nich śladu. Zatem w mieście doszło do wybuchów i pojawiła się dwa cienie, pojawiły. Jezu, co się dzieje? Już chyba zmęczony jestem. Androidy nie mają ki, więc nie można ich wyczuć. Grupa rozdzieliła się, by przeczesać miasto, aż wreszcie je znalazła. Son Goku wskakuje do walki, z początku dominując nad androidem, ale wraz z nasileniem się objawów wirusa serca, walka staje się coraz trudniejsza. Aizura, kocci no ki o suitotte kuru. Yudan dekine aite datta na. No dobra, krótkie podsumowanie ze strony Goku. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, weźmy sobie w mapę świata i słuchajcie. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, ale odcineczek już trochę trwa. Więc zrobimy sobie tak, że tą następną misyjkę zrobimy sobie w następnym odcinku, bo podobno ma być jakiś bonus. Jeśli bonusu nie będzie, to zaczniemy sagę dwóch Saiyan. Więc taki jest plan.
Więc dzięki wielkie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że standardowo wam się podoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce i subie. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję wszystkim komentującym. Dziękuję wszystkim lajkującym. Jesteście najlepsi. A ja życzę wam standardowo miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w nadchodzących filmach. Trzymajcie się ciepło. Yo!